Szanowni mieszkańcy Lewionowa, chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za długie lata współpracy. W dniu dzisiejszym kończę pracę w Urzędzie Miasta Legionowo. Zostało mi wręczone wypowiedzenie. Wcześniej pracowałam w Urzędzie Stanu Cywilnego jako zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Obecnie do dnia dzisiejszego pełniłam funkcję Naczelnika Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Dlatego zdrowie jest mi nie obce, jest nas najważniejsze. Wszelkie swoje starania robiłam w trosce o zdrowie, przede wszystkim o zdrowie wszystkich mieszkańców. Drodzy Państwo, kilka dni temu, we wtorek, wróciłam do pracy po długim zwolnieniu i długim okresie zasiłku rehabilitacyjnym. Tuż przed moim powrotem, dzień wcześniej, wysłałam zgłoszenie o nieprawidłowościach w urzędzie, ponieważ wiem, że tutaj się dzieją nieprawidłowe rzeczy. To zgłoszenie nie zostało rozpatrzone. Nie została rozpatrzona również inna komisja, w której moja osoba brała udział. Drodzy Państwo, naprawdę po obejrzeniu wczorajszego odcinka Alarmu, po obejrzeniu sesji Rady Miasta Legionowa, myślę, że powinny tutaj zajść wielkie zmiany. Ja dziękuję Państwu jeszcze raz serdecznie za współpracę z dziećmi, za współpracę z seniorami, za współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Naprawdę dużo od Państwa dostałam, ale też myślę, że dużo Państwu dam. Ja po prostu chciałam bardzo serdecznie podziękować, a myślę, że potraktowano mnie jak śmiecia, nie powinno się tak stać. Starałam się ze wszystkimi współpracować. Myślę, że dla każdej kobiety, zwłaszcza dla kobiet, które na przykład samotnie wychowują dzieci, strata pracy jest bardzo ważna. Dlatego uważam, że kobiety powinny być szczególnie traktowane, a niektóre nie są. I być może, że powinna zajść zmiana taka w Legionowie, że być może, że kobieta powinna być prezydentem. Ja widziałam panie, które się wypowiadały wczoraj podczas sesji, ich argumenty, w jaki sposób, rzeczowe ich wypowiedzi. I naprawdę zróbmy to, żeby Legionowo było zdrowe, żeby Legionowo było dla nas, dla mieszkańców i żeby nastąpiły te zmiany. Dziękuję bardzo.